Witajcie farmerzy, ja jestem Czarny Pan, a to jest odcinek, w którym pokażę wam wszystkie maszyny z Premium DLC, z tego polskiego dodatku na mapie Zielonka. Jesteśmy teraz przy sklepie. Powiem wam, że mniej więcej pół godziny musiałem układać te maszyny, żeby w miarę ładnie wyglądały, bo ten parking pod sklepem wcale nie jest taki ogromny. No i tutaj tych maszyn naliczyłem 36 plus 1. 36 mamy takich standardowych maszyn i pojazdów, a ten dodatkowy, ta jedynka, to jest właśnie ta paleta, o której dzisiaj będzie właśnie w odcinku co nieco jeszcze powiedziane. Maszyn jest dużo, maszyny są zróżnicowane, maszyny naprawdę wyglądają bardzo ładnie i dostajemy zupełnie nowe rodzaje sprzętu. Zacznijmy w takim razie od prezentacji, najpierw pojazdów. Wsiadłem w tym momencie do naszego bazowego samochodu. Jest to pick-up, który moim zdaniem jest troszkę wzorowany na modelu Volkswagen Transporter T3. Oczywiście wy możecie mieć inne zdanie na ten temat, natomiast jest to model określony jako Lizard 1984. Może to też świetnie pasować do klimatu tej mapy i akurat uważam, że pojazd jak najbardziej jest ok, chociaż nie ma co się tutaj oszukiwać, trochę szkoda, że jednak nie jest to pojazd licencjonowany. Przechodzimy teraz do ciągników. Tutaj będziemy mieli taki bardzo mały pojazd od marki Agroszalek. Marka Agroszalek nie była dostępna w Farmingu 22 od początku gry. Została dodana później wraz z kilkoma maszynami. Dość ciekawe jest to, że ta maszyna tak śmiesznie się porusza. Zobaczcie, ja się teraz zatrzymam. Popatrzcie na biegi. Wrzucamy sobie bieg numer 3 w tym momencie, jadę 9 na godzinę, potem wrzucamy czwórkę i momentalnie traktor po prostu osiąga większą prędkość. Dość ciekawie to wygląda, natomiast zastanawiam się, jakie będzie realne zastosowanie tego konkretnego sprzętu na naszym gospodarstwie. Kolejna maszyna to będzie Zetor Crystal 16045. Jest to ciągnik czeskiego producenta, jak widzicie już troszkę bardziej porządny, taki większy i on jest naszą bazową maszyną na gospodarstwie, gdy zaczynamy karierę w trybie nowy rolnik. Widok ze środka prezentuje się następująco i już go mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, wynosi ona zaledwie 25 km na godzinę, więc raczej nie będzie to maszyna wykorzystywana do na przykład sprzedaży zboża na drugi koniec mapy. Ale i tak uważam, że na pewno będzie można sobie pograć tym sprzętem naprawdę bardzo fajnie, więc super, że mamy tego typu starszego Zetora właśnie tutaj na Zielonce. Idąc dalej, mamy ciągnik włoskiego producenta Fiat 160-90DT. On akurat również będzie podstawowym traktorem na naszym gospodarstwie. Warto zwrócić uwagę, że będzie to ciągnik jadący 42 km na godzinę, czyli znacznie więcej od naszego Zetora. Wygląd w środku również jest bardzo dobry. Mnie się podoba i na pewno będę grał tutaj tym traktorem w trakcie mojej polskiej serii. Z ciągników to tyle, więc teraz pokażę wam kolejny pojazd, który dostaliśmy właśnie w tym dodatku. Jest to opryskiwacz samojezdny, bardzo ciekawy model ze względu na to, że nie będzie on aż tak duży jak na przykład te największe opryskiwacze, ale z drugiej strony będzie to też niemały sprzęt. Myślę, że będzie to dobrze zbalansowana na maszyna właśnie na taką mapę. Rozłożę sobie go tutaj, bo chcę wam pokazać, jak on może wyglądać po prostu w trakcie prac polowych. Oczywiście teraz nie jest ten sprzęt napełniony, ja to zrobię kiedyś na pewno w jakimś odcinku, natomiast to, co jest najważniejsze, widok z przodu bardzo dobry, niczym nie jest ograniczony. Widok z tyłu również nie pozostawia żadnych zarzutów, no i zobaczcie, szerokość robocza będzie tutaj naprawdę imponująca. Ostatnim samojezdnym sprzętem będzie model od marki DeWulf. Jest to kombajn służący do wykopywania na przykład marchewek, ale będzie można też za pomocą tego sprzętu wykopać buraki oraz pasternak. Nie mam za bardzo jak wyjechać tą maszyną w tym momencie na polu, więc pokażę wam ją z zewnątrz, natomiast szczegółowy poradnik korzystania z tego sprzętu znajdziecie na moim kanale już niebawem. Więc jeżeli nie chcesz go przegapić, to koniecznie zostaw suba z dzwoneczkiem. Widok ze środka bardzo ładny i generalnie maszyna naprawdę robi ogromne wrażenie. Chodźmy teraz dalej, dlatego że dostaliśmy jeszcze mnóstwo innego sprzętu, mnóstwo maszyn. Zacznijmy może od polskiego producenta, czyli od marki Samasz.
Dostaniemy tutaj dwie kosiarki. Bardzo ładny zestaw, jedna z przodu, druga z tyłu. Od tej samej marki dostaniemy jeszcze dość ciekawy przetrząsacz, który nie będzie ani największy, ani najmniejszy, taki powiedzmy w sam raz. Następnie dostaniemy chwastowniki od marki Gorenz w dwóch rozmiarach, nieco mniejszy i nieco większy. Od marki Farmtech będziemy mieli specjalną przyczepkę trzyosiową z dyszlem, czyli jest to taki troszeczkę mój koszmar i jednocześnie najbardziej znienawidzony sprzęt, jeśli chodzi o przyczepki, bo do tej pory raczej nie umiałem cofać czymś takim. No ale skoro dostaliśmy już taką przyczepkę, to na pewno w najbliższej serii, czyli właśnie w serii na tej mapie, będę musiał z niej skorzystać. Tutaj stoi kolejny przedstawiciel polskiej marki, jest to marka Unia i jest to rozrzutnik obornika. Nie mogę się doczekać, aż skorzystam z niego na polu. Ten czerwony potwór to już nie jest polska marka, tylko będzie to sprzęt wykorzystywany do zbiorów np. marchewek. Jak będę mówił o tych marchewkach, to pamiętajcie, że za pomocą tego kombajnu i wielu innych będziemy mogli wydobywać z ziemi wszystkie trzy nowe uprawy. A to, co tutaj widzicie, to jest Kvernelant Mini R, czyli sprzęt służący do siania nowych upraw, oczywiście tych nowych, między innymi właśnie marchewek. Jest to większa odmiana maszyny, dlatego że dostaniemy dwie wersje, o szerokości roboczej 3 metry oraz 6 metrów i to jest właśnie ten większy model. Idąc dalej, będziemy mieli możliwość teraz podłączenia do ciągnika specjalnego sprzętu, on właśnie jest tutaj, to jest Vivo HMZ340/3000 i do niego będziemy mogli podłączyć na przykład coś takiego, to jest Vivo P46B, jeśli dobrze to pamiętam, i generalnie będziemy mogli zczepić ze sobą te dwa elementy i stworzyć wózek widłowy z naszego ciągnika. Będzie to szczególnie przydatne z tego względu, że teraz będziemy musieli dość często obsługiwać palety. No i właśnie tutaj jest taka paleta, ona waży 280 kg i dostaliśmy jeszcze dodatkową łyżkę, którą też będzie można podobno podłączyć właśnie do czegoś takiego. Ja oczywiście dla Was to sprawdzę w najbliższej przyszłości, więc spodziewajcie się odcinka, w którym wszystko Wam na ten temat jeszcze opowiem. Dzisiaj robimy tylko prezentację sprzętu, taką można powiedzieć pobieżną, żebyście w ogóle zobaczyli, co ciekawego tutaj dostaniemy. Następnie od marki Devolve dostaniemy kolejny sprzęt służący do zbioru, na przykład marchewek, ale oczywiście również też buraków i pasternaku. Dostaniemy kolejny taki sprzęt, tutaj jest ich naprawdę dużo, one się różnią tym, że jeden będzie jednorzędowy, tu jest dwurzędowy na przykład, ten kombajn będzie czterorzędowy, no i jest kwestia tego, że niektóre maszyny będą miały zbiornik, a niektóre tego zbiornika posiadać nie będą. Tutaj mamy na przykład znowu jednorzędową kopaczkę, na przykład do marchewek i kolejny model troszeczkę mniejszy. A to żółte, co tutaj widzicie, to jest kultywator, ale taki specjalny kultywator, ponieważ będzie można do niego doczepić zbiornik, on jest od marki Bednar i tutaj do tego zbiornika będziemy mogli dać na przykład nawóz, czyli jednocześnie będziemy mogli kultywatorować pole i właśnie nawozić nasz areał. Idąc dalej, mamy tutaj kolejny sprzęt, Grime GF400. To jest maszyna, dzięki której będziemy mogli zrobić na polu redliny, czyli tą maszynę będziemy wykorzystywać, zanim będziemy na przykład siać marchewki. A teraz mamy następny sprzęt, również właśnie od polskiej marki, czyli model Ares XL. Jeśli chodzi o markę Unia, to tutaj dostaniemy jeszcze bardzo ciekawy siewnik, który powinien mieć szerokość roboczą 4 metry, przynajmniej tak mi tutaj pisaliście w komentarzach jeszcze wcześniej, gdy robiłem, można powiedzieć, wcześniejsze filmy na temat zielonki, a ja sobie potem sprawdzę, czy faktycznie właśnie tak będzie. Od marki Farmet, czyli od tej niebieskiej, dostaniemy trzy sprzęty. Kultywator, talerzówkę i siewnik. Może talerzówkę, kultywator i siewnik, jeżeli już mówimy o konkretnej kolejności. Następnie dostaniemy jeszcze od marki Agrio kolejny sprzęt służący do nawożenia pola. Może ja troszeczkę się tutaj wzbiję w górę, żeby Wam to lepiej pokazać. Pokazałem Wam już opryskiwacz samojezdny, ale oprócz tego dostaniemy jeszcze dwa opryskiwacze, mniejszy i większy, które mogą być podłączane bezpośrednio do traktora. Następnie od marki Bednar będziemy mieli siewnik oraz głębosz. Idąc dalej, będziemy mieli jeszcze specjalną maszynę. Tutaj mamy właśnie coś, co służy do siania na przykład marchewki i jest to mniejszy brat tego, co pokazałem Wam o właśnie tutaj w tym miejscu.
No i tutaj mamy ostatni sprzęt od marki Grime, który będzie służył do tworzenia Redlin. Bardzo duży sprzęt o szerokości roboczej 6 metrów, jeśli dobrze pamiętam. Tak właśnie wyglądają maszyny, które dostaniemy wraz z Premium DLC. Muszę powiedzieć, że jest ich całkiem sporo. Nowa mechanika tutaj, która zawita, na pewno pozwoli robić w Farmingu 22 różne ciekawe rzeczy, które oczywiście zobaczycie też na moim kanale. A jak to wygląda wszystko z perspektywy sklepu? Chodźmy w takim razie zobaczyć, jakie są możliwości konfiguracyjne poszczególnych sprzętów. Jeśli chodzi o naszego pick-upa, to możemy zmieniać sobie koła, możemy zmieniać mu również kolor i wybór jest całkiem duży. Możemy nawet zdecydować się na taki różowy właśnie kolor. Do tego nasza paka może być żółta, a kolor felk również może być w wielu kolorach i myślę, że teraz możemy jechać na przykład na jakąś paradę. Jadąc dalej, mamy tutaj właśnie sprzęt od marki Agroszalek, który nie ma możliwości konfiguracji. Myślę, że do sadów tego typu sprzęt może się nadać, chociażby ze względu na to, że prędkość maksymalna tego potworka wcale nie jest taka mała. Zetor Krystal. Zobaczcie, że tutaj będziemy mogli zmieniać sobie ustawienia kół, będziemy mogli mieć szerokie opony, oczywiście obciążniki będzie można dołożyć, no i oczywiście będzie można mieć też opony węższe. Będziemy mogli wyposażyć nasz ciągnik w przedni obciążnik. Jeśli chodzi o kolor, to będą tutaj dwie barwy do wyboru. Będziemy mogli zmienić tylko i wyłącznie kolor maski oraz nadkoli i ewentualnie błotników. Tutaj cały ten korpus będzie w takim kremowym kolorze oraz kabina i tego nie da się zmienić. No, troszkę szkoda, że nie mamy tutaj chociażby nieco większej możliwości konfiguracji tego sprzętu. Następnie mamy ciągnik Fiata i tutaj w ogóle nie da się już bawić kolorami. Natomiast możemy zwiększyć nieco moc silnika ze 160 do 180 koni mechanicznych. Cena tego traktora nie jest zbyt duża, więc trzeba przyznać, że naprawdę będzie to bardzo dobry i mocny sprzęt na sam początek tutaj w rozwoju naszej gospodarki. Idąc dalej, oczywiście będziemy mogli zmieniać sobie koła, czy to będą szerokie czy wąskie, będziemy mogli zrezygnować z przednich błotników, natomiast ten ciągnik będzie mógł być wyposażony również w konsolę ładowacza. Idąc dalej, będziemy mieli kosiareczkę od marki Samasz, 3,4 metra, kosiarka, która jest podłączana z przodu ciągnika. 22 km na godzinę prędkości roboczej, z tyłu 9,4 metra szerokości roboczej, więc naprawdę będzie to bardzo ładny zestaw, który będzie można dobrze wykorzystać na przykład przy sianokosach. Tutaj kolejny sprzęt również od marki Samasz, prawie 9 metrów szerokości roboczej, bardzo ciekawy przetrząsacz. Idąc dalej, będziemy mieli chwastowniki. Mówiłem, że będzie mniejszy i większy. Mniejszy o szerokości roboczej 4,50 m, a większy o szerokości roboczej 6 m. Przyczepka, o której już też wspominałem, która na pewno będzie moim koszmarem, przynajmniej przez pewną chwilę, występuje w kilku wersjach. Może być to przyczepa samozbierająca do bel, no moim zdaniem samozbierająca to jest troszkę nadużycie, bo jednak autoloadu tutaj nie będzie. Natomiast możemy mieć wersję o pojemności 14 tysięcy litrów albo 28 tysięcy litrów. Oczywiście kółeczka będziemy mogli sobie zmieniać w zależności od marki i myślę, że te szerokie opony wyglądają całkiem ładnie. Będziemy mogli się zdecydować, czy chcemy przyczepę w wersji z pokrywą, czy też bez. Kolor tej pokrywy będzie mógł być biały albo żółty i fajnie, że te paski również właśnie są w kolorze pokrywy. Wygląda to całkiem ładnie. Jeśli chodzi o rozrzutnik obornika marki Unia, chyba dwa razy go wypożyczyłem czy kupiłem ze sklepu, no to tutaj szerokość robocza wynosi 12 metrów, natomiast prędkość pracy 16 km na godzinę. Możemy zmieniać sobie opony, natomiast żadnych innych ustawień tutaj już nie widzę, żeby można było je zmieniać. Następnie dostaniemy talerzówkę od marki Unia, wygląda następująco i żadnych możliwości konfiguracji tutaj nie ma. Jeśli chodzi o siewnik, to on akurat będzie w wersji 3-metrowej, mimo tego, że nazwa sugeruje coś innego i nie ma możliwości zmiany tego, ponieważ możliwości konfiguracji po prostu brak. Idąc dalej, mamy talerzówkę. Ona akurat będzie całkiem spora, szerokość robocza 10 m 50 cm, a zmieniać możemy tylko i wyłącznie koła. Dalej będziemy mieli właśnie kolejny sprzęt, czyli kultywator wymagający aż 550 koni mechanicznych mocy, także tylko największe potwory tutaj z Farminga 22 będą w stanie pracować tą maszyną. Idąc dalej, będziemy mieli jeszcze całkiem sporej wielkości siewnik, który będzie pracował z szerokością roboczą 6 m, zbiornik 6000 litrów na ziarno,
czarno, no i wymagana moc 220 koni. Idąc dalej będzie kultywator, który również nie ma żadnych możliwości konfiguracji, natomiast wymagania na moc są całkiem spore i wynoszą 350 koni mechanicznych. Od marki Bednar dostaniemy, jak widzicie, również dodatkowy zbiornik, który możemy wyposażyć w dodatkowy obciążnik i oczywiście będziemy mogli zmienić tutaj bieżnik na naszych oponach. Dalej pokażę Wam głębosz, akurat on będzie wymagał 250 koni mechanicznych mocy, a szerokość robocza to będzie 3 metry. Możemy tutaj zdecydować się jeszcze dołożyć jednostkę do rozprowadzania nawozu, no i dzięki temu będziemy mogli najprawdopodobniej nawozić jeszcze nasze pole, oczywiście jeżeli wyposażymy się w odpowiedni zbiornik. Idąc dalej będziemy mieli jeszcze siewnik, również od marki Bednar. Tutaj zapotrzebowanie na moc będzie wynosić 225 koni mechanicznych, natomiast szerokość robocza 9 metrów, także będzie to całkiem sporej wielkości siewnik. Idziemy teraz do technologii nawożenia, ponieważ dostaniemy tutaj opryskiwacz i będziemy mogli zmieniać jego szerokość roboczą 27, 30, 33 bądź 36 metrów, czyli całkiem sporo. Oczywiście prędkość robocza wynosi 12 na godzinę w każdym przypadku. Możemy się zdecydować na opony szerokie lub wąskie. Następnie będzie kolejna maszyna, czyli Agrio Gigant 13500, to ta liczba wzięła się stąd, że po prostu zbiornik na nawóz jest o takiej pojemności. Tutaj możemy wybrać 27, 30, 33 lub 36 metrów, czyli wartości są dokładnie takie same jak w przypadku poprzedniej maszyny. Również możemy zdecydować się na szerokie opony. Różnica jest taka, że ta maszyna ma pojemność zbiornika wynoszącą 8000 litrów, a ta wynosi 13500. Do tego możemy mieć jeszcze samojezdny opryskiwacz, który a jak że będzie miał dokładnie te same możliwości, jeśli chodzi o szerokość nawożenia. Prędkość robocza 25 km na godzinę jest tutaj określona i również możemy wybrać opony, czy będą one wąskie, czy będą one szerokie. Następnie dostaniemy narzędzia służące do robienia redlin. Tutaj możemy się zdecydować, czy chcemy mieć zaczep 3-punktowy, czy też nie. Jak widzicie, tutaj z tyłu możemy mieć zaczep 3-punktowy, czyli wynika z tego, że będziemy mogli robić redliny i najprawdopodobniej od razu na przykład siać, oczywiście jeżeli będziemy mieli wystarczająco mocny sprzęt. Tutaj od marki Grimme dostaniemy jeszcze większy sprzęt, większego brata, jak widzicie GF800, szerokość robocza 6 metrów, natomiast nie da się tej maszyny wyposażyć już w zestaw 3-punktowy. Jeśli chodzi o sadzarkę, nie wiem do końca czemu się to nazywa sadzarka, bo raczej to powinno nazywać się moim zdaniem siewnikiem, no ale dobra, nie będę się czepiał, to jest sprzęt, za pomocą którego będziemy mogli zasiać na przykład marchewkę, a dokładniej wykorzystana zostanie jeszcze do buraków i pasternaku. Tutaj jeszcze nieco większa maszyna o szerokości roboczej 6 metrów, więc widać wyraźnie, że ta mniejsza będzie pasować do tego, a ta większa po prostu do tego sprzętu. Idąc dalej będziemy mieli jeszcze kopaczki, kombajny służące do wyciągania warzyw z gleby. Zacznijmy sobie od tego sprzętu, tutaj będzie model numer 1, natomiast ja o nich zrobię na pewno dedykowany osobny odcinek. Jednorzędowa kopaczka, tutaj również jest jednorzędowa, tylko dodatkowo jest jeszcze maszyna wyposażona w specjalny taśmociąg, służąca do wyładunku wykopanych warzyw. Idąc dalej będziemy mieli taką maszynę, która jest już jak widzicie dwurzędowa i również będzie wyposażona w taśmociąg, czyli będzie wymagać tutaj pojazdu przyczepy jadącej równolegle do naszego kombajnu. Kolejna wersja jak widzicie, tym razem taśmociąg będzie wyglądał nieco inaczej. A z tego co wiem, to nawet ten sprzęt konkretnie będzie mógł od razu paletować nasze warzywa. No i na koniec jeszcze kombajn służący do tego samego co poprzednie kombajny, czyli po prostu do wydobywania warzyw z ziemi. On akurat jest czterorzędowy, więc wydajność tej maszyny będzie na pewno bardzo dobra. No i na końcu jeszcze dostaniemy sprzęt, dzięki któremu z traktora będziemy w stanie zrobić wózek widłowy. To będziemy podczepiać bezpośrednio do ciągnika i następnie będziemy mogli podłączyć ten element i podnosić już bez problemu palety. Ewentualnie będziemy mogli wyposażyć nasz traktor właśnie w taką łyżkę o pojemności 2100 litrów. Na koniec będzie jeszcze paleta na warzywa i właśnie w niej będziemy mogli te warzywa umieścić, najprawdopodobniej automatycznie. Natomiast ja oczywiście Wam zrobię dokładnie prezentację wszystkich tych sprzętów, dokładnie Wam pokażę, jak działają właśnie te kombajny do wykopywania naszych warzyw. Dzisiaj zobaczyliście to tylko na sucho, no ale niebawem pokażę Wam już dokładnie, jak to wszystko działa, także trzymajcie się i do zobaczenia znowu. Cześć!